Okej, więc w kwestii wyjaśnienia. Przelazłem fragment terenu i nagranie się spierdzieliło. Jakoś jego jest tak tragiczne. No to widzicie się na przednim nagraniu, jak ktoś jest zainteresowany. Tam jest jakoś po prostu. Albo i gorsza. Anyway. A w sumie co mi szkodzi? O, proszę, to jest, już przegapiłem. No, muszę tam się cofnąć. Anyway. Ogólnie to nie zrobiłem za wiele. Byłem w takiej jednej wiosce, w której ludzie uznali, że nie ludzie. Zamknęli ludzi z pomocą skojarzeń w łonie i spalili ich żywcem, więc wysłałem ich na proces do najbliższego miasta. Sporo moimi ludźmi, dlatego ich straciłem, miałem 200. No i tyle tak naprawdę. Reszta to było po prostu parę walk. Nic tak naprawdę szczególnego. Dowiedziałem się jednej istotnej rzeczy. O. Co to było? Mewes pytała jadącego obok Reinarda. Wrzask. Chyba ludzki. Sprawdźmy to. Weź paru ludzi i jedziemy. Szybko. Krzyki dochodziły z niewielkiej osady. Kiedy Mewę wjechała między domy, jej koń stanął dęba i zarżał przeraźliwie. Wokół aż roiło się od trupojadów. Potwory otoczyły kilku Nilfgaardczyków, którzy na próżno próbowali przegonić je pochodniami. Reinhard omiótł pobojowisko wzrokiem i stwierdził: nie obronią się, a ich zbroje są za ciężkie, żeby uciekli. Wahała się, co zrobić. Ale kiedy zobaczyła, jak gule wyciągają jednego z Nilfgaardczyków z szeregu i rozrywają go żywcem na kawałki, dobyła miecza. Nikt nie zasługuje na taką śmierć. Nawet Nilfgaardczycy. Za mną! Może dostanę jakieś informacje czy coś? Do tego moim głównym zagrożeniem są Skoyatel. No okej, mam ujemną morale, co mi trudni życie. Pracarze, tak, oni mi się przydadzą. To sobie daruję, tej czoło przeróbę. O proszę, dzień dobry. To mi się przyda. Tobie to zostawię. Ciebie sobie odpuszczę, nie na kaman. No miejmy nadzieję, że to się uda. Chociaż w sumie. Opuścić broń! Przybywamy z odsieczą! Zgniotę zło pod moją stopą! Ta, szkoda, że nie mam cię jako jednostki. Fuck's sake. Co one robią? Czemu nam pomagacie? Oh crap. Widzisz. Fight to the death. Dobra, to mi trochę łatwiej życie. Znaczy ona zaraz pochłonie tamtą, ale chociaż będzie tylko jedna istota do pochłaniania. Zawsze coś. Nie wiem, czy to zrobiłem. Dear God. Mam czas, żeby... Oni mają jeszcze chyba jedno miejsce. Jest miejsce w rzędzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem, czy to jest max już, ale dobra, zaraz zobaczymy. Najwyżej się wzmocnił jeden. Okej, całe szczęście, nie? Crying out loud. A niech ich te gule zeżrą. Cisza!
Królowa podjęła już decyzję. Więc wyruszy łowcze. Tak, teraz czas na moją hordę. I teraz wydać jeszcze 6 punktów obrażeń, co jest bardzo użyteczne. Wyeliminujecie większość z tych gości. Dalej, potrzebujemy przywalić też tym. Więc zmniejszamy sile. Dobra, czyli muszę zredukować. Aha, jeszcze nie mogę użyć tego. Tak, tak, jasne. Derp. Będę musiał zequalizować się w. Oh, for fuck's sake, come on. Że tego ścierwa już nie masz tak wiele. To nie ma tragedii. I teraz. Dobra. Zacznę w sumie od tego, że im przywalę tak o. A teraz będę kombinował zaraz. A da, to za chwilę jeszcze. Słuchaj. Jednak nie będę kombinował, teraz nie mam czasu na to. A crap. No właśnie widzę opcję dla siebie. Żeby się utrudnić im życie. Wolę proce. Łatwiej ukryć. Niech będzie. I teraz jak tyści mają 9, czy jest tylko ich do 5, czy mogę zatłuc jednego? Za mało. Nasza natura. Tylko te kule się jeszcze bardziej wzmocnią. Kto jest najmocniejszy tego cmentarza? 4. Fuck's sake. No będzie trudne. No dobra, spróbujemy. Co potrafi? Czekaj, czekaj, czas co? Inne wrażenie, nie rozkaż. Aha. Oh, you cheeky cunt! Dobra. Zobaczmy, kogo wyciągniemy z nich na początek. Zostaje się wzmocni, będą bliżej siebie. O, proszę! To może zaboleć. Okej, dobra, zmiana plana. Lewa, prawa. Kolejny ghoul. I tam jest znowu zgnilec. No bo muszę użyć tego skilla, bo za... Czy przejmę w kogo? No w nich by się przydało, cholera jasna, tylko... Czekaj, ile to zadaje? Bab nie wykończę, chyba że z pomocą tych. Dobra, subuję, subuję, dobra. I raz, dwa, trzy. Nie, bez sensu. To dobiję do 5. Już do 7. I zróbmy tak. O, dzień dobry. To jest za raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czekaj, raz, 2, 5, 6, 7, 8. 8. Pięć obrażeń. No, będę liczył, że to tutaj jakoś pójdzie łańcuchowo. I przywali chociaż jednemu ten ogień. Tak, przywalił bardzo dobrze. Okej, okay. Let's go! Combo!
Zmiażdżeni. Udało się, pani. Bestie uciekają. Lyryjczycy i Nilfgardczycy walczyli z potworami ramię w ramię, jak jeden mąż. Ale kiedy ostatni z trupojadów wpadł na ziemię, żołnierze natychmiast podzielili się na dwie grupy. Żołnierze Mewe patrzyli na najeźdźców z ukosa, niepewni co dalej. Nagle jeden z Nilfgardczyków wyszedł przed szereg i padł na kolana. Pani, wiem, że ciężko wam w to będzie uwierzyć, ale nie jesteśmy wrogami. Wszyscy tutaj pochodzimy z Gesso, państwa, które Nilfgard podbił i uczynił swoją prowincją. Nie chcieliśmy walczyć w tej wojnie. Siłą wcielono nas do armii. Żołnierz chwycił swój miecz za przeszczot i obrócił go rękojeścią ku królowej. Szukaliśmy sposobności do dezercji i ta właśnie się nadarzyła. Pani, pozwól nam dołączyć do swoich wojsk. Pragniemy klęski cesarstwa równie gorąco jak wy. Interesujące. Mewe podeszła do klęczącego żołnierza i pomogła mu dźwignąć się na nogi. Wróg Nilfgardu to mój przyjaciel, niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi. Lyryjscy żołnierze przyjęli decyzję królowej z wyraźną niechęcią. Widać było, że zakuci w znienawidzone czarne blachy dezerterzy z Gesso będą musieli dopiero zdobyć ich zaufanie. No cóż. Okej. No dobra, mi to pasuje. Gimme. Więcej drewna, więcej już... What the Czyli tutaj jednak mostu nie ma. Dobra. Niech będzie. Tylko tak, teraz pytanie, czy ja muszę pójść najpierw tu i to pogarę. To jest dużo. Dobra. Wezmę sobie wyzeruję morale. Najpierw. Teraz zobaczę, co ciekawego potrafią ci kusznicy z Gesso. O! No, you have my attention, Aci. Niezłe. Bardzo mi się podoba jednak ci piechurzy, znaczy ci kusznice. Z Gesso. Zaraz mi procarzy sobie wezmę. Na razie to mi w sumie nie jest potrzebne. I pouzupełniam sobie jeszcze trochę tą kartę, znaczy na te karty. Mam dychę. Ciebie wezmę. Jako ochronę przed tymi. O, i ciebie wezmę. No. I zobacz. Teraz muszę dalej zbierać na razie. O, proszę, tędy też nie przejdę. No to to ogarnia moją decyzję. You cannot pass. Świetnie, cofnę się po te dwie rzeczy, których zapomniałem z tyłu. I ruszam dalej w stronę mojego celu. No, aktualnego przynajmniej. Jeszcze raz przejdę się do tej wiochy. Te tutaj zostali spaleni ci ludzie. Nie zgarnąłem tego. I tego.
Ile mi tam trzeba było na tego? Na... Nie, nie to. Na ulepszenie? I na jakie ulepszenie to? Kurde, jakie to ulepszenie chciałem? Warsztat. Żeby przyjrzeć się temu. Kosynier plus miotacz mogę. I szary go. Tak, szary goniec jest całkiem spokojnie, myślałem o nim. To jest ryski pinier plus. Ryski saper. O. I hajduk. Okej. Okay. A tutaj konerwocarz. Jeździec i kontrol miotacz plus. Dobra, i teraz był jeszcze co? Jeszcze warsztat. Sztruz... Sztrura? Co to jest? Kurde, sztrura? No nieważne. Nie wiem, co to jest Fatum. Guzby plus, trzech piechorów plus. Nie tylko Zarytuzy, a tutaj co? Alchemik, kundel włamywacz i szabrownik plus. Dwie karty. Ha. No dobra. Tu już lepsze nie mam bardzo. Dobrze, okej, okay, spoko, wróć, lecimy dalej. Szkoda, że nie mam żadnej karty, która umożliwia mi dobieranie kart. No bo było użyteczne. Zaiste. Dobra, to co? Tu jeszcze... A tak, tam jest to do odbudowania most. Jedno odbudowałem i okazało się, że tam był jakiś gościu chyba w tym. Znaczy, przy moście był. Ale nie przy odbudowanym moście. Zobaczmy, co tutaj mogę zrobić. Tutaj też jak go odbuduję, to chociaż w sumie... za dużo biegania, idziemy po prostu do celu. Tam jest jeszcze jakiś znak zapytania, zobacz, co to jest w ogóle. Tak, Stulerej. Czy myśmy już tędy nie szli? Zwiadowcy mówią, że nie. Znaczyli mijane drzewa. Elfy mogły zatrzeć te znaki albo wyciąć je tam, gdzie nas jeszcze nie było. Lepiej kierować się słońcem. To jedyny sposób, żeby się nie zgubić. No, tędy jeszcze nie szliśmy, mam wrażenie. Nie było nas tutaj. Wasza wysokość to ruiny elfiej świątyni. Z tego co widać przez szczeliny w murach w środku wciąż znajduje się drogocenne wota, ale i potwory. Co jarem przeciwnie nim nie poślemy, ale niewielki oddział powinien zdać przyciąć się do środka. Pytanie, czy warto ryzykować? No w sumie. O, z czegoś tego ecyka mamy. Wpaca robo wszystko, nara. Okej. Okay. W sumie to... Czy nie mam już przypadkiem dość hajsu i drewna, żeby zrobić te ulepszenia? Tak, tu nic nie ma, w sztabie nic nie ma jeszcze. No po co widzę tylko, co to jest? Pokażę bitwę hajs lub... Po każdej walce, rzuty, no. Hajs i rzuty, drewna mi trzeba, psia krew. Dobra, wezmę to. Szary goniec jest idealny do tych, do... Jak oni się nazywają? Wagenburgów. Do trzech Wagenburgów. Jakbym zrobił jeszcze więcej. To mógł sobie przerobić całą talię tak naprawdę, pod Wagenburgów i przenoszenie tych jednostek. Oni po prostu skakali tu i tam i bym tylko ich napierdzielał, wszystkich napierdzielał. To byłoby całkiem spoko. Nie, jak mnie kosztuje. O, w mordę! Drogie jednostki. Dobra, później. Muszę z tego nazwać się kapitału i wtedy sobie przerobię talię faktycznie pod Wagenburgów i... Czy Wagenburgów? Nie, co nie, Wagenburgów. Słowa! Słowa są dzisiaj takie trudne!